Siemaneczko, nazywam się Artur Kiczuk, jestem zawodnikiem wyciskania leżąc. Przerzucam złom ponad 20 lat. Mój rekord w wyciskaniu na zawodach to 252,5 kg. W formule RAF na treningu jest to 280. Startuję w wielu federacjach zawodowych, jak i tych zrzeszonych w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. W moim dorobku są 3 złote medale Pucharu Polski, 2 drugie miejsca na Pucharze Polski, 5 medali Mistrzostw Polski w wyciskaniu, pierwsze miejsce na międzynarodowym turnieju wyciskania leżąc Bartosz, 3 miejsce w międzynarodowym pucharze wyciskania Puchar Bałtyku. Jestem również trenerem, menadżerem Metroflex Bench Press Team, jednej z najsilniejszych drużyn wyciskania w kraju, która w tym roku wygrała najbardziej prestiżową imprezę, jaka jest w Polsce, czyli International Bench Press League. To w skrócie tyle o mnie tak naprawdę. Jestem zawodniczką trójboju siłowego. Pierwszy start miałam 2 lata temu. Teraz w tym sezonie postanowiłam spróbować swoich sił w samym wyciskaniu. 2-3 dni temu sprawdzaliśmy maksa. Wyszło 75 kg bez pauzy, więc zobaczymy, jak wyjdzie z pauzą na zawodach. Póki co pierwsze starty są 20 października. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siemaneczko, pokażę Wam dzisiaj trening Kasi. Jeden z 4 treningów w cyklu tygodniowym. Jest to druga jednostka treningowa klatki i tricepsa, przygotowujący do Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Bum! Zaczynam od rozgrzewki, 2-3 serie rozgrzewkowe. Przygotowujące klatkę do pracy. Lecimy, Kasia. Jak widać, łokcie chodzą tak jak trzeba, łopatki są spięte. IPF Federacji, która wymaga takiego ustawienia stopy. Pierwsze ćwiczenie główne, wyciskanie z gumą w chwycie neutralnym. Pokażę Wam, jak to robić. Ćwiczenie ma na celu poprawienie wyjścia z klatki. U Kasi delikatnie ciężar staje i pierwsza faza ruchu jest dużo gorsza od tak zwanego docisku. Dlatego jedziemy. Guma, którą dostosowujemy do tak naprawdę ciężaru, jakim pracuje zawodnik. Ciężar, na jakim pracuje Kasia, to jest od 30 do 70% jej ciężaru maksymalnego. Odwrócę się do Was chwilę tyłem. Zakładamy gumę. Równamy ją tak, żeby było więcej na wysokości klatki piersiowej. Katarzyna, trzymaj. Naciągaj. Mocno, mocno, mocno. I jedziemy. Ciężar, na jakim pracujemy dzisiaj, to jest kierunek drzwi 50-55 kg. Jest sztanga plus 2,5, to jest 25. Guma nam daje od 15 do 35, więc około 25. Poprawiamy gumę, także ułożona. Kasia, ułóż się. 5 serii po 3 ruchy w tym ćwiczeniu. Ściągamy, trzymaj. Wchodzimy do klatki i dynamicznie w górę. Hop, bardzo ładnie. Spinaj łopatki. Hop, bardzo ładnie. Hop, bardzo ładnie. I przerwa. Tak wygląda pierwsza seria. Będzie ich 5. Mamy 3, 4. Trzymaj. I w punkt. Hop, oddychaj, wdech. Trzymaj łokcie. Tak, dobrze. Pierwsza z 5 serii wyciskania sztangi z gumą w chwycie neutralnym. Ma na celu poprawę wyjścia z klatki piersiowej. 3, 4. Trzymaj. Oddychamy. Hop, dokładnie, wydech. Hop,
Trzymaj łokcie. Bardzo ładnie. Drugie ćwiczenie w naszym treningu, wyciskanie sztangi w wąskim chwycie. Cztery serie z progresją ciężaru. Z progresją ciężaru i zmniejszającą się liczbą powtórzeń. Zaczynamy. No, trzy, cztery. Trzymaj i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super. Trzy, cztery. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, spokojnie. Trzy, luz. Good job. Jedziemy. Raz. Łokcie. Dokładnie. Mocno wydech. Hop. Bardzo ładnie. Kolejne ćwiczenie z tą oto tutaj panią. Sztangą łamaną. Wyciskanie francuski od czoła. Nachwytem. Cztery serie po 10 ruchów. Czas start. Jedziemy. Cztery, izoluj tricep jak najbardziej. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga seria, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ostatnia seria. Ćwiczenia francuskiego. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, no, dziesięć. Ostatnie ćwiczenie, pompki na poręcze, cztery serie. Po 10 powtórzeń, bez żadnego dodatkowego obciążenia. W trakcie cyklu treningowego na pewno będziemy modyfikowali to ćwiczenie, dołożymy jeszcze jedno, ale jakie wyjdzie w trakcie. Bum. I triceps, przepraszam, to samo. O, dokładnie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Zrobimy? No i jest dziesięć. Dobra. Raz. Niżej Kasia lub wyżej Kasia. Spokojnie. Trzy, cztery, spokojnie, pięć, sześć i starczy, spokojnie, bez ciśnienia.
Pójdzie jeszcze jedno. Pójdzie spokojnie. Bardzo. Ajajaj. No dobra. Okej. Okay. Jest dobrze. Siemanko, tak wygląda nawet krok nasz trening, to jest koniec, brzucha wam nie pokażemy, bo mamy zrobione, a poza tym jest on nudny. Zapraszamy do oglądania, komentujcie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano.